W dniu dzisiejszym prokurator postawił zarzut spowodowania wypadku drogowego, w którym zginęły 4 osoby, a jedna osoba odniosła ciężkie obrażenia, 21-letniemu Michałowi C. Po przesłuchaniu prokurator zdecydował się o złożeniu wniosku o tymczasowe aresztowanie do Sądu Rejonowego w Opolu. Wniosek ten uzasadnia grożącą wysoką karą za popełnienie tego rodzaju przestępstwa. Przypomnę, grozi kara pozbawienia wolności do lat 8. Sąd w dniu dzisiejszym jeszcze rozpozna ten wniosek.